Skąd pomysł na organizację takiego biegu? Pomysł na organizację tego biegu zrodził się po rozmowach z moim kolegą w Czarnymborze, panem Adamem Góreckim, który dość często jeździ na rowerze. To jest jego pasja, a ja dość często biegam w okolicach Trójgarbu sobie tak rekreacyjnie, więc stwierdziliśmy, że można zrobić fajną imprezę. Półmaraton byłby dobrą taką imprezą i poszliśmy w tym kierunku. Tak? Organizujemy półmaraton na terenie gminy Czarny Bór i na terenie gminy Stare Bogaczowice w regionie Trójgarbu. Jakie atrakcje i nagrody czekają uczestników? Przy okazji tego biegu otwieramy też zalew w Starych Bogaczowicach. Pan Górecki powiedział, że będą również zawody strzeleckie. Tam jego zawodnicy z biatlonowi przyjadą tutaj do nas, do Starych Bogaczowic. Nagrody? Nagrody są bardzo atrakcyjne. Mamy główne nagrody, to są nagrody o wartości powyżej 500 zł. Dodatkowo mamy nagrody dla zawodników w różnych kategoriach wiekowych. Oprócz tego mamy nagrody dla mieszkańców, najlepszego mieszkańca Starych Bogaczowic, najlepszego mieszkańca gminy Czarny Bór. A oprócz tego już na sam koniec będziemy losować bardzo atrakcyjne nagrody zgromadzone przez nas, które ofiarowali nam sponsorzy. Główną taką fajną nagrodą jest weekend z pełnym bakiem Toyota Auris. Nagrodę ufundował Toyota Nowakowski. Także myślę, że to są tak naprawdę super fajne nagrody. Ilu uczestników spodziewają się organizatorzy na starcie? Na tą chwilę mamy zgłoszeń 110. Myślę, że ponad 100 na pewno będzie biegaczy. Jak by pan scharakteryzował trasę poniedziałkowego półmaratonu? Średnio ciężka. Jest długi podbieg. Różnica poziomów między stadionem a szczytem jest około 300 metrów. Za to końcówka jest w miarę przyjemna, bo zbiega się na dół. Ostatnich 5 km to jest właściwie lżejsze niż początek. Ale trasa jest bardzo malownicza, położona z pięknym widokiem zarówno na Karkonosze, jak i do okolice są piękne i miejmy nadzieję, że pogoda również dopisze i będzie poza przyjemnością biegania również pewna przyjemność poznawcza.